Polskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj się dzieje! Proszę Państwa, jeden z najważniejszych programów medycznych Fundacji, program powszechnych przesiewowych badań słuchu. To jest, oznacza, że od 10 lat 98% polskich noworodków rodzących się każdego roku ma zbadany słuch. Razem to jest 3 677 tysięcy noworodków, u których wykryto lub nie wykryto, ale zbadano na pewno słuch zaraz po urodzeniu. Pan profesor Witold Szyfter, konsultant naszego programu, nasz ekspert, od lat pracujemy razem. Dlaczego to jest takie ważne? Ten program ma tak kapitalne znaczenie, bo w momencie urodzenia się dziecka walczymy z czasem, ponieważ dziecko niesłyszące musi mieć jak najszybciej zdiagnozowane i wdrożone leczenia, żeby rozwinęła się mowa ludzka. W jakim wieku przed tym programem wykrywaliśmy wadę słuchu średnio? Średnio wykrywaliśmy w wieku 3,5 lat. A teraz? 2 dni. Zobaczcie, jak to wygląda, bo my to pokazujemy cały czas. To jest bardzo proste badanie. Tutaj w naszym specjalnym stanowisku możecie zobaczyć, czy to jest najprostsza rzecz na świecie, ale jakże ważna, jaka potrzebna. Z nami również Fundacja Orange i program Dźwięki Marzeń, który współpracuje z Fundacją Wielkiej Orkiestry. 3 etapy, którymi zajmuje się właściwie Fundacja. 4. etap, czyli rehabilitacja i prezenty na licytację. Poprosimy. I prezenty. Bardzo dziękujemy za tą fantastyczną współpracę. Gdyby nie program badań przesiewowych, nie wiedzielibyśmy, które dzieci tak naprawdę wymagają pomocy. Dzisiaj są one z nami i przekazujemy tę walizkę na właśnie aukcję. I poza tym, że dziękujemy Państwu, panie profesorze, komu jeszcze powinniśmy podziękować? Powinniśmy podziękować ponad 5 000 osób, które każdego dnia pracują w tym programie. Pracują one w 515 ośrodkach w całej Polsce, a to są lekarze laryngolodzy, neonatolodzy, audiolodzy, pielęgniarki. Wszystkim Wam bardzo serdecznie za to dziękujemy. Bez Was ten program byłby niemożliwy. Powtarzam, ponad 3 miliony noworodków. Jurek, wracamy do Ciebie. Proszę Państwa, to jest ogromne poczucie.